Także już witajcie, jestem MWDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale. A dzisiaj podjąłem się naprawdę iście pirymskiego, trudnego zadania, ponieważ dzisiejszy odcinek powstał dzięki temu komentarzowi, który właśnie teraz możecie zobaczyć na ekranie. Gdzie to mój widz albo użytkownik poprosił mnie do zbudowania składu do 700 tysięcy monet Skarbaliu w wersji Showdown. Tak jest, wersja Showdown, wersja 87, tak jest, wersja 87, chyba 87, tak mi się wydaje. W każdym bądź razie, jeżeli to ty, żebym tobie zbudował składzik, to na dole w komentarzu napisz wiadomo, z budżetem, z zawodnikami, nie wiem, innymi grać platformą, na jakiej grasz. No i co, bez przedłużania, lecimy. No i co, zaczynamy. Formacja, którą będę używał do zbudowania tego zespołu, będzie to formacja 4-3-2, czyli równie dobrze może teoretycznie zagrać na samym meczu. Aczkolwiek ja aż takiej nie polecam, ponieważ to jest bardziej formacja przystosowana do 4-2-3-1, 4-4-2. Bardziej 4-2-3-1, bo tam jest właśnie ten Carvalho, który najbardziej się odnajduje na SPO, tam odnajduje się krypka w wodzie. I ten składzik będzie na Xboxie, czego nie wspomniałem na samym początku. Także cóż, zawodnikiem, no, od którego zaczniemy budowę całego zespołu, jest właśnie Carvalho. Wersja 87, wersja Showdown ma, ciekawe czy ma szansę właśnie dostać upgrade, bo to byłaby naprawdę bardzo fajna karta. Z tym, że nie ma 4 gwiazdek sztuczek, nie ma 4 gwiazdek sztuczek, karta względnie tania, naprawdę bardzo tania, bo 30 tysięcy monet za takiego zawodnika to nie jest zbyt dużo, z tym, że no wiadomo, to jest po pierwsze słaba liga, po drugie no nie ma 4 gwiazdek sztuczek, no i tak, nie wiem co nie powiedzieć, bo nie grałem nim. W każdym razie na bramce mamy José Sá właściwie. Powinno się chyba mówić, bo to jest język portugalski. Tylko czy odnajdziemy teraz tego zawodnika? Tak jest, że OSSA 26,5 tysiąca monet trzeba z niego zapłacić. Generalnie jest to spoko bramkarz, ponieważ przede wszystkim w miarę wysoki, 88 divingu, 90 refleksu, 85 ustawiania się. Myślę, że jak najbardziej sobie poradzić z tym, że mam zastrzeżenie co do jego karty, bo ona jest dosyć tania, w związku z czym no to może też świadczyć o tym, że nie jest zbyt dobry, ale nie ma też lepszego portugalskiego bramkarza, wiadomo jest ten Lopez. No ale on jest dosyć niski, w związku z czym José Sá myślę, że jak najbardziej się odnajdzie tutaj na bramce. Na prawej obronie mam bardzo fajnego zawodnika, z tym, że no właśnie, troszeczkę brakuje mu tempa, bo João Cancelo kosztujący 17 tysięcy monet, czyli cenę foderu, nie ma żadnej lepszej karty na prawej obronie. Wiem, że ma tego niesamowitego headlinera, z tym, że no właśnie, jego headliner kosztuje 200 tysięcy monet, w związku z czym to byłoby troszeczkę zbyt duża luka w budżecie, jeżeli chodzi o to. Ponieważ ma 85 tempo, 80 gry, 72 fizyki. Naprawdę no, troszeczkę boli tego fizyczność, ponieważ niby 90 wytrzymałości, ale 62 siły tylko, 80 zwinności, 78 równowagi, 86 przyspieszenia, 84 szybkości biegu. Do tego 4 gwiazdki sztuczek. Myślę, że sobie da radę, ale to będzie zawodnik też, którego trzeba będzie w przyszłości zmienić. Kolejnym zawodnikiem jest Ruben Bezo. Jeżeli chodzi o tego zawodnika, bardzo fajna karta, 5 gwiazdek sztuczek, tak mi się wydaje, że otrzymał 84 tempo, 88 gry, 87 fizyki, 77 dribblingu, do tego 82 zwinności, 83 równowagi, 88 sił. To jest naprawdę spoko wynik, 82 przyspieszenia, 85 szybkości biegu. Myślę, że jak najbardziej sobie poradzi, bo też, no tak jak mówię, nie ma zbyt dobrych Portugalczyków. Wiadomo, jest Cristiano Ronaldo, z tym, że na Cristiano Ronaldo już zaspoileruje, no bo znajdzie się w tym zespole. No ale oprócz tego ciężko jest właśnie by było obudować Carvalho, który no, tak jak mówię, ma dosyć ciężką ligę do budowania, bo tam za bardzo nie ma zbyt dobrych kart. Są Portugalczycy, ale tak jak wiecie, Portugalczyków zbyt dużo, nie ma takich super OP. Za to na pewno OP jest Yago Diallo. Jeśli chodzi o tego zawodnika, to nie ma żadnych wątpliwości. Bardzo, bardzo długo był wykorzystywany przez pro playerów w różnych składach, ponieważ ma 87 tempo, 84 gry w defensywie, 87 fizyki. Do tego bardzo fajny dribbling, aż 84 zwinności. Co prawda 60 równowagi, ale to nie jest aż taki problem, ponieważ mam bardzo fajną właśnie tą zwinność. 85 przyspieszenia, 88 szybkości biegu, 95 siły. Co prawda 73 staminy, ale to nie powinien być problem, ponieważ ta stamina nie jest aż tak bardzo czuwalna na środku obrony. Jest to naprawdę bardzo, bardzo spoko zawodnik, który jak najbardziej powinien sobie poradzić. Z tymi statystykami jak najbardziej da radę. Kolejnym zawodnikiem jest Amavi. Jeżeli chodzi o tego gracza, wiadomo, troszeczkę na tych bokach obrony brakuje tempa, ale no z drugiej strony na lewej obronie w GM nie ma zbyt dobrej alternatywy. Wiadomo, jest Nuno Mendes, jest Delen. Z tym, że to są bardzo drodzy zawodnicy, to 150 tysięcy, do momentu, że tam chyba 400 tysięcy kosztuje. No więc no troszeczkę trzeba pitosu wydać na tych zawodników. A Mavi jak najbardziej da radę, ponieważ 88 tempa, wszystkie to jest tak naprawdę bardzo, bardzo fajne. Kiedy zobaczymy samego właśnie staty szczegółowe, to przede wszystkim 87 wytrzymałości, 79 siły, 80 zwinności, 82 równowagi, 88 jeżeli chodzi o przyspieszenie i szybkość biegu, więc to wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie, do tego nawet spoko podania. No i przyzwyczaj ten wysywa. Ja do niego polecam styl gry cień, który podejmuje mu to tempo i obronę, żeby tempo miał jak najwięcej. Kolejnym zawodnikiem jest, no troszeczkę brzydkie gaczątko, bo niby zawodnik oceniony na 80, czyli Renato Sanchez, ale jest to mój ulubiony środkowy pomocnik w tym roku. Nawet jeżeli miałbym go zestawić w zestawieniu właśnie z dużo lepszymi środkowymi pomocnikami, tak jak chociażby Llorente,
takimi jak, no nie wiem, kogoś można porównać, ale no zdecydowanie jest no to overpowered zawodnik OP, ponieważ ma 84 tempo, 84 driblingu, 84 fizyki. Tak naprawdę styl gry dla niego jest potrzebny, żeby podnieść mu to tempo i tą obronę, bo ta obrona stoi na dosyć przyjemnym poziomie, bo tylko 72. Ale kiedy zobaczymy sobie na jego statystyki szczegółowo, przede wszystkim oczy rzuca się bardzo fajna zwinność i równowaga jak na defensywnego pomocnika, spoko fizyczność, bardzo fajne tempo. No i właśnie przede wszystkim ta siła strzału. Siła strzału oceniona na 89. To jest taki mały tur, który potrafi się przepchać, potrafi zrobić bardzo dużo w defensywie, jak i w ofensywie. W związku z czym to się naprawdę bardzo szanuje. Kolejnym zawodnikiem jest Bruno Fernandes. Jeżeli chodzi o tego zawodnika, jest to spoko gracz, ponieważ no, trzeba sobie powiedzieć, że na razie umieszczę sobie tu jego wersję Inform, ale zobaczymy, czy tam aż starczy budżetu, bo ta cena tego składa się zmienia jak w kalejdoskopie i czasami ciężko jest też określić, czy ten zawodnik będzie właśnie dobrze, czy też będzie sobie radził właśnie w podstawowej wersji, bo Inform jest niewiele lepszy, ale lepszy, i to może określić właśnie dobrze tą kartę, ponieważ ona jest taka, Bruno Fernandes to nie jest ten sam Bruno Fernandes, który był w FIFA 21, który rządził i dzielił w środku pola, teraz ma 77 tempa, 71 gry w nazywie, 78 fizyki, 90 podań, 87 strzał, 86 driblingu. Ja bym go widział na ESPO, z tym, że na ESPO ma 3 gwiazdki słabszy nogi, w tamtym roku miał 5 gwiazdek, w związku z czym jak najbardziej można było nim grać na ESPO. Tutaj chyba styl gry cienny dla niego powinien wydać, żeby podnieść mu to tempo oraz defensywę. Wiadomo, 71 siły to nie jest zbyt dobry wynik, ale w tym roku naprawdę liczy się wszechstronność w środku pola, czyli tacy zawodnicy box to box, właśnie tacy głównie jak Renato Sanchez, który w tej swojej wersji Road to the Final naprawdę robi robotę. Szkoda, że nie będzie się upgrade'ował, bo to była naprawdę przychodząca karta, ale i tak nie ma co narzekać. Na prawym skrzydle mamy Rafę, popularnego Rafała. Jest to naprawdę spoko zawodnik, 34 tysiące, że trzeba za niego zapłacić. Ja bym tu widział w przyszłości jakiegoś lepszego zawodnika na prawym skrzydle, może jakiś Trincao, coś takiego. Ale zobaczymy, czy też nam budżetu starczy, bo Trincao jak najbardziej mógłby się tutaj znaleźć, bo według mnie jest troszeczkę lepszy od Rafy. Ale cóż, Rafa przede wszystkim to jest 96 tempo, 88 driblingu, na to się składa 92 zwinności, 91 równowagi. Bardzo fajne przyspieszenie i szybkość biegu. Spoko nawet wykończenie, ponieważ 77 to nie jest najgorszy wynik, dajecie mu Dedaj, czyli styl gry, który podjął mu strzały oraz podania. I to będzie naprawdę śmigało, z tym, że mam troszeczkę zastrzeżenie co do jego wytrzymałości, ponieważ oceniona jest tylko na 80, w związku z czym czasami może na skrzydle to nie wystarczać. Na lewym skrzydle mamy najdroższego zawodnika w tym zespole, jest to Mariusz Rashford w swojej wersji chyba tej lodowej, tak mi się wydaje, tak jest, umieściłem go wcześniej w wersji lodowej, ale patrzę, że chyba budżetu nam powinno starczyć do 700 tysięcy na Xboxie. Ja już Marcus Rashford jest naprawdę niesamowity zawodnik, 92 tempo, 87 driblingu, 87 strzałów, 82 podań. Naprawdę przekozacka jest to karta, szkoda, że ma takiej rozbieżność, jeżeli chodzi o przyspieszenie i szybkość biegu, ponieważ 88 do 95, gdyby to było na odwrót, to by było spoko, ale tak, no to jeszcze 87 zwinności, 78 równowagi, jest do niego motor niczym, myśliwy i jastrząb jak najbardziej mogł wlecieć, do tego 93 wytrzymałości, aż 81 siły, to są naprawdę bardzo fajne statystyki. Jeżeli chodzi o napastnika, jest tutaj CR7, Chrisu, popularny no 94 tysiące trzeba za niego zapłacić, nie, no kosztowało jeszcze ponad bańkę to kosztowało na początku FIFA, to co ja gadam. Ale naprawdę jest to spoko zawodnik, to nie jest ten sam Cristiano Ronaldo, który był chociażby w FIFA 19, w domu FIFA 20 już nie było aż tak OP. No ale w FIFA 19 naprawdę bardzo dużą robotę robił, bo tam otrzymał kartę na napadzie, 90 tempa wtedy miał. Ale teraz to co pozostało z Cristiano Ronaldo z przyszłości to są niesamowite strzały. Przede wszystkim świetne wykończenie, ocenione aż na 95-94 siły strzału. Szkoda, że ma tak przycinioną zwinność, bo 86-74 równowagi. Do tego jest przycinana wytrzymałość i siła 77 tych statystyk. Ale, no i do tego niezbyt dobry tempo. Ale jako taki napastnik powinien dać radę w tej formacji 4-2-1, będzie wspierany przez Rafę i Rashforda. A nawet zobaczymy sobie, czy Trincao nie będzie lepszy. Zaraz zobaczymy. Trincao 42 tysiące jak najbardziej tutaj pasuje. W związku z czym myślę, że może się znać tutaj Trincao, ponieważ no, ma lepsze strzały zdecydowanie niż Rafa. Do tego 94 zwinności, 88 równowagi, 82 wykończenia, 86 siły strzału, więc jako taki skrzydłowy myślę, że będzie lepszy. Do tego ma 6 staminy więcej. W związku z czym, tak jak mówię, będzie chyba lepszy niż Rafa. Jeżeli chodzi o formację w tym zespole, którą polecam używać po rozpoczęciu, po pierwszym gwizdku, jest to formacja 4-2-3-1 z Cristiano Ronaldo na padzie, Trincao z Rashfordem na środku, na skrzydłach oraz Carvalho jako środkowy pomocnik ofensywny. I tak naprawdę jest chyba jedyna sensowna formacja do tego zespołu, tak mi się wydaje, że to będzie no, najlepsza formacja, żeby wykorzystać potencjał tych zawodników. I tak jak mówię, wiem, że ten Renato Sanchez niektórych boli, że będę hejtowany, że tutaj znajduje się karta oceniona na 80, ale dla mnie gra naprawdę karta oceniona na, co najmniej na 85, jak nie więcej, bo to są naprawdę bardzo fajne statystyki i mi się naprawdę przekazacko grało. Także cóż, na dzisiaj to było te zgłoszenia wkrótce i standardowo oczywiście strzałeczka.
Trzymajcie się.